Każdego roku na świecie rodzi się 15 milionów wcześniaków. Co dziesiąty noworodek urodzi się przedwcześnie. Co roku milion niemowląt umiera z powodu powikłań wcześniactwa. Kalina urodziła się w 27 tygodniu ciąży i ważyła zaledwie 750 gramów. Kalina spędziła w szpitalu ponad 3 miesiące. W tym czasie potrzebowała stałej opieki lekarzy i pielęgniarek. Dla rodziców dziewczynki był to czas ogromnego stresu i lęku o życie dziecka. Po trudnym pobycie w szpitalu Kalinę czekają miesiące rehabilitacji. Każdy kolejny dzień przybliża ją do coraz lepszego stanu zdrowia. Historia Kaliny nie jest odosobnionym przypadkiem. Codziennie na oddziale toczy się walka o życie małych pacjentów. Dzięki pracy całego zespołu oraz dostępności odpowiedniego sprzętu, dzieci mają szansę na spokojne i szczęśliwe życie.